Trzeba wiedzieć, że żeby powiedzmy pacjenta leczyć skutecznie, to trzeba mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu, ale i też wiedzy, jak ten sprzęt wykorzystać. W tej chwili oprócz takich naszych polskich, krajowych wytycznych do spraw leczenia mamy też możliwość konsultowania pacjentów z wybitnymi specjalistami z zagranicy, którzy pozwalają nam doskonalić nasze techniki leczenia. W tym momencie współpracujemy z Methodist Hospital w Houston. Są to specjaliści, z którymi prowadzimy regularny peer review każdego pacjenta i możemy być pewni, że robimy wszystko zgodnie z evidence-based, czyli z takimi dowodami, które mają znaczenie w piśmiennictwie i w praktyce lekarskiej. Nasz zespół, którym w tej chwili współpracujemy w Otwocku, jest takim zespołem bardzo ukierunkowanym na pacjenta. Czyli pacjenta traktujemy bardzo życzliwie. Mam nadzieję, że mamy bardzo dobrą współpracę z rodzinami i staramy się zabezpieczyć ze wszystkich możliwych stron. Pomimo tego, że jesteśmy zakładem i placówką dedykowaną dla radioterapii, to mamy możliwość współpracy z różnymi specjalizacjami, kardiologami i pulmonologami. Także możliwości opieki nad pacjentem są bardzo duże. Z drugiej strony położenie powoduje, że mamy możliwość współistnienia ze środowiskiem, bardziej takiego optymalnego, czyli pacjent nie jest tylko izolowany w oddziale, ale może odbywać spacery w terenie takim, który niejedno sanatorium nam mogłoby pozazdrościć, więc jest to takie bardziej kompleksowe i bardziej moim zdaniem przyjazne dla pacjenta.